Pod koniec grudnia 2020 roku minął pierwszy okres dostosowania istniejących szyldów i reklam do zapisów uchwały krajobrazowej w Cieszynie. My te zasady już 4 lata temu przedstawialiśmy. Rzeczywiście były dwa etapy, są dwa etapy. Jesteśmy na końcu tego drugiego etapu. Pierwszy etap polegał na tym, że zniknęły z naszej przestrzeni banery, które znajdowały się na płotach, na budynkach zabytkowych. No, myślę, że każdy z nas teraz, patrząc na te zdjęcia sprzed kilku lat, jak wyglądała na przykład ulica, Wyższa Brama, Plac Kościelny i ile tam było reklam, a teraz jak widzimy sylwetkę, czy to tamtych budynków, czy Kościoła Jezusowego, no może docenić też, że ta przestrzeń została uporządkowana. To był ten pierwszy etap, teraz był czas na to, żeby dostosować swoje szyldy, ale też na przykład w ogródkach ilość tych reklam, które ma się na stołach czy na krzesełkach. Wszystkie te zasady są określone w naszej uchwale krajobrazowej. Oczywiście szczegóły możecie Państwo w uchwale znaleźć, ale gdyby ktoś miał problem z interpretacją tego, chciał się dopytać, czy taka, czy inna uchwała, czy w tym miejscu, kogo jeszcze trzeba zapytać, to oczywiście służymy pomocą. Pani Anna Syrokosz, pracująca u nas w Urzędzie Miasta, jest osobą odpowiedzialną za wdrażanie uchwały krajobrazowej między innymi. To jest też osoba, która ma doświadczenie z konserwatorem zabytków, który w naszym mieście ma jednak wiele do powiedzenia, więc myślę, że tutaj odsyłam naszych przedsiębiorców do kontaktu. 25 grudnia tego roku mija kolejny termin dostosowania istniejących szyldów i reklam, na który szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy, właściciele reklam i szyldów oraz osoby wynajmujące przestrzeń pod urządzenia reklamowe. W uchwale zostały określone również zasady dotyczące umieszczania reklamy wyborczej. One się rządzą trochę innymi prawami, ale też należy uszanować to, że zawsze wieszając tą reklamę wyborczą, musimy zapytać właściciela posesji. To nie jest tak, że możemy, drodzy posłowie przyszli i senatorzy, wieszać gdzie nam się podoba. Mamy już taki przypadek, niestety jeden z komitetów wyborczych powiesił takie banery na przystanku autobusowym i tego absolutnie nie akceptujemy. Musi to być z zasadami. Po to wdrażaliśmy uchwałę krajobrazową, żeby zadbać też o tą przestrzeń w czasie, kiedy rzeczywiście ta reklama wyborcza powinna trafić do naszych mieszkańców. W przypadku niedostosowania do przepisów może zostać nałożona kara. My oczywiście będziemy współpracować z przedsiębiorcami. Nie chcemy ich na nich nakładać od razu kar. Tak też wdrażaliśmy uchwałę krajobrazową, jeśli chodzi o naszych, o te banery na płotach. No, zwracaliśmy uwagę, prosiliśmy, apelowaliśmy. To nie było tak, że od razu poszliśmy z jakimiś mandatami, czy akurat to są decyzje administracyjne, które nakładają odpowiednie opłaty. Ale będą jakieś kontrole, rozumiem, tak? Tak, będą kontrole, dlatego też prosimy bardzo, ponieważ mamy teraz okres prawie 3 miesięcy do końca roku. Jeśli gdzieś trzeba wypowiedzieć tą umowę, trzeba się z kimś, kto ma u nas taką reklamę i który nam płaci za tą reklamę, on musi ją dostosować do wymogów wielkości i tak dalej, to jest dobry czas na to, żeby się tym właśnie teraz zająć. No oczywiście opłaty mogą być bardzo duże, bo to może dla dużej reklamy być nawet 250, uwaga, złotych dziennie za nieusunięcie takiego niezgodnego z przepisami urządzenia reklamowego. Informacje, jak prawidłowo wdrożyć uchwałę krajobrazową, znajdziemy m.in. na stronie Urzędu Miasta. Przygotowaliśmy nawet taki poradnik, nazywa się świetnie, szyldownik.
i będziemy się nim już dzielić również z Wisłą. Dla nich też to jest ważne, ponieważ te szyldy, te reklamy w Wiśle, to już też jest jedno z miast, które wdrożyło uchwałę krajobrazową i gdzie też możemy już podziwiać nie tylko, możemy podziwiać góry, a nie tylko reklamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.